Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale Pracowni Literackiej. Przyszedł moment, abyśmy podsumowali maturę 2021 i doradzili tym osobom, które będą ją zdawać w roku 2022, ponieważ dzięki temu będą się do tej matury mogli lepiej przygotować. Pamiętajcie, że możecie liczyć na pracownię w tych przygotowaniach, nie tylko tu na YouTubie, ale także między innymi na stronie notatkidomatury.pl czy kursydomatury.pl, bo tam znajdziecie jeszcze inne materiały, które pomagają w przygotowaniach do tego egzaminu, o czym wiem bardzo dobrze, bo to już będzie kolejny sezon. To co, nie przedłużam, zaczynajmy. Przygotowując ten materiał, miałam takie wrażenie, że właściwie mogłabym wziąć mój film na temat ostatnich rad i go powtórzyć, tylko odwrotnie. Natomiast wybrałam te najważniejsze kwestie, które zresztą wynikały z kontaktu z Wami. O co mi chodzi? Zobaczcie, kiedy powiem Wam o tym, żeby uważnie czytać polecenia, to mam już na to dowód. To nie jest tylko taka płytka gadanina. Otóż tydzień temu taki komentarz na kanale się pojawił. O kurde, to w 10.2 trzeba było kilka odpowiedzi zaznaczyć. 132 łapki w górę, 5 odpowiedzi. Popularny problem. Znowu chciałabym Was uczulić na to, że w maturach, w arkuszach maturalnych pojawiają się zadania z wielokrotnie wyborem, jakby z możliwością dokonania wielokrotnego wyboru. Tak też między innymi jest u mnie w kursie, bo chcę właśnie na to uczulać ludzi, że czasami nie tylko jedna odpowiedź jest poprawna i że trzeba uważnie przeczytać polecenie, żeby udzielić właściwej odpowiedzi. Więc znowu jakby taki podstawowy wniosek, prosty, ja wiem, basicowy, może nawet nie powinnam od niego zaczynać tego materiału, bo dalej są może bardziej jeszcze istotne rzeczy, a ta jest taka podstawowa, no ale właśnie przydatna, więc na to bym chciała zwrócić Waszą uwagę już teraz i żebyście przedłużyli sobie tę radę na to, co Was spotka w tym roku szkolnym, na kartkówki, na sprawdziany, więc to bierzemy pod uwagę. Kolejna sprawa to przypomnienie sobie lektur z gimnazjum. Powiem Wam, że kiedy opracowałam pakiet lektur z gimnazjum, no oczywiście wiedziałam, że on jest potrzebny i tak dalej, ale bardzo długo, właściwie do samej matury, spotykałam się nadal z pytaniami, pomimo tego, że tutaj w filmach na kanale o tym mówiłam, że te lektury z gimnazjum są ważne i tak dalej, że to też trzeba, czy to trzeba, czy to przypadkiem nie jest, wiecie, jakaś taka nauczycielska przesada, że się o tym mówi, a tak naprawdę to jest po nic. No i co? No i była zemsta, więc ten punkt, w którym mówię o tym, żeby przypomnieć sobie lektury z gimnazjum, jest bardzo ważny. I słuchajcie, nawet sprawdziłam sobie w tej swojej notatce zemsty, tam słowo Papkin, bo fragment z wypowiedzią Papkina był przytoczony, padło, jeśli się nie mylę, 22 razy. Więc jeśli ktoś miał tę notatkę w rękach i nawet zdrzemnął się przy jej czytaniu i nawet, nie wiem, nie zrobił tego super wnikliwie, to jeżeli 22 razy jeszcze w różnych formach, w różnych odmianach jakieś słowo nas bombarduje, to raczej później wiemy, że Papkin to zemsta, a nie Papkin to pumpkin, czyli kopciuszek, tak jak usłyszałam na TikToku. Więc na to musimy zwrócić uwagę i też zwracajcie uwagę na pisownię nazwisk, bo kolejna rzecz, która była niepokojąca dla części z Was, to zapis nazwiska, czyli Aleksander Fredro czy Aleksander Fredry. Ja wiem, że to są kwestie fleksyjne związane właśnie z odmianą. Fleksja to odmiana. Natomiast no tu też dobrze sobie popatrzeć na te nazwiska wcześniej, żeby wiedzieć, że w mianowniku te personalia autora zemsty to po prostu Aleksander Fredro. Kolejna rzecz to niebagatelizowanie maturalnych przewidywań. I nie chodzi mi teraz o to, żeby bić tutaj pianę, że drugi rok z rzędu zgadłam lekturę, bo to jest prawda, ale wiem, że różne kanały polonistyczne przygotowują takie przewidywania i choć tych materiałów nie oglądam po to, żeby mieć własne, to zakładam, że każdy z prowadzących przechodzi z Wami przez jakąś drogę, przez taką samą, przez jaką ja przeszłam, czyli pewne lektury odpadają z jakichś względów, czyli już wiemy, że na przykład Ferdy Durkę nie może być w całości, bo nie było w tym roku Ferdy Durkę w całości, że Sklepy cynamonowe raczej nie będzie odwołania do całości utworu, bo można sobie samemu ten utwór wybrać i tak dalej, i tak dalej. Ja już Wam powiem, że mam typ a propos matury 2022,
dwa i że będzie to coś Mickiewicza, tak zresztą też twierdzi Kasia z profilu Trudny Język Polski, Dziady bądź Pan Tadeusz, raczej Dziady. Będę to jeszcze powtarzać w oddzielnym filmie, bo zdaję sobie sprawę, że nie każdy ten materiał zobaczy, no ale o to mi chodzi, że już widzimy zresztą taki wzór, że jest zazwyczaj lalka, że jest wesele, lalka, dziady, czasami się coś pojawi, ale są takie wzory, czyli jeżeli już widzicie takie materiały z przewidywaniami, to warto do nich podejść tak w miarę z ciekawością, to znaczy nie chodzi o to, żeby się niczego innego nie uczyć, ale żeby mądrze skorzystać z tych treści, czyli rzeczywiście wiemy już na przykład po obejrzeniu takiego materiału, że sklepów cynamonowych raczej na tej rozprawce, która się odnosi do lektury ogwiazdkowanej, nie będzie, więc możemy się ich uczyć i warto się ich uczyć, ale w taki sposób, który nie obciąża nas aż tak, bo wiemy, że tego nie będzie w tym poleceniu. Rozumiecie, o co mi chodzi na pewno, więc tu bym Was też zachęcała właśnie maturzystów 2022 do tego, żeby zwrócić uwagę na to, jak to wyglądało wcześniej, no bo jak możemy wnioskować po tej maturce, która była, no należało to zrobić, bo za to pytanie z zemstą były aż 3 punkty. Fakt, jeden był za podanie nazwiska autora i tytułu dzieła, no ale kolejne 2 punkty były za bardzo złożone polecenie, aż z 4 bodajże komponentów, to też jest dowód na to, że należy zwracać uwagę bardzo na to, co jest napisane i w poleceniach, jak one są sformułowane. No więc znowu, żeby odpowiedzieć na to złożone polecenie, także należało się odwołać do zemsty. Więc przebieg wydarzeń w zemście należało znać, tak samo jak bohaterów, no bo bez tego to było właściwie awykonalne. Więc 3 punkty za lekturę ogwiazdkowaną z gimnazjum. Kolejna sprawa, znowu taki truizm, zobaczcie. Przed maturą zwróć uwagę na czas. Taki komentarz sprzed tygodnia. Jakoś rozprawka zajęła mi dużo czasu i na całą część pierwszą miałam niecałe 20 minut XD, ale zdążyłam wszystko zrobić, tylko zobaczymy, ile z tego będzie poprawnie. Haha! Miły komentarz, radosny. Fajnie, że ta osoba ma takie do tego podejście, no bo to już naprawdę nie ma się czym przejmować po. Natomiast jeżeli mogę Wam coś doradzić wcześniej i myślę, że maturzyści 2021 nie poprą w ogóle, odezwijcie się w komentarzach, dajcie znać, co myślicie, to warto sobie nad tym czasem zapanować wcześniej, zobaczyć, ile też potrzeba go na czytanie ze zrozumieniem, jak idą Wam te rozprawki. Między innymi po to się ćwiczy w domu, żeby później wiedzieć, ile czasu nam to zajmuje. Nawet niekoniecznie zawsze dla tych kompetencji. I co jeszcze ważne, to znowuż to czytanie ze zrozumieniem. Jak pisałam na moim Instagramie, pewnie część z Was widziała, dla mnie to czytanie ze zrozumieniem było ok, ale ktoś mi mądrze bardzo napisał, że dla Pani to jest ok, bo Pani jest nauczycielką. I ja wcale negatywnie tego nie odebrałam, tylko zastanowiłam się, no jaka jest różnica między mną a Wami. Taka najprostsza, no bo wiadomo, nie studiowaliście polonistyki i tak dalej. Polega na tym, że ja tych czytań ze zrozumieniem zrobiłam w życiu, no nie wiem, no nie chcę powiedzieć tysiące, ale przypuszczam, że być może i nawet, no bo przecież jest mnóstwo zbiorów zadań, tych czytań ze zrozumieniem na różnych etapach edukacji, a ponieważ pracuję z młodzieżą w różnym wieku, no to naprawdę tych czytań ze zrozumieniem przeszło przez moje ręce. I tutaj chodzi o wprawę. No i wiadomo, że Wy aż takiej wprawy to w ogóle nie potrzebujecie, ale jeżeli będziecie sobie robili te czytania ze zrozumieniem, nie będziecie ich bagatelizować, bo ktoś sobie na przykład wyliczy, że rozprawka się bardziej opłaca, co jest prawdą i tylko na niej się skupi, no ale później coś jednak w tym czytaniu ze zrozumieniem też chcę napisać. No i czas mija, stres rośnie, rozprawka leży, a czytanie ze zrozumieniem nie dość, że zajmuje nam mnóstwo czasu, to jest jeszcze w większości wykonane niewłaściwie. Więc ja bym Was zachęcała do tego, żeby ćwiczyć czytanie ze zrozumieniem, no bo słuchajcie, co Was to kosztuje tak naprawdę? Przecież to można robić niezależnie od tego, jakie lektury jeszcze przed Wami w klasie trzeciej, no jak teraz mówię, do rocznika 2022, można znaleźć sobie takie czytania ze zrozumieniem, które w ogóle nie wymagają tego typu wiedzy, no pracujemy na tekście, a dzięki temu już te nasze kompetencje rosną i przede wszystkim czas naszej reakcji, czas potrzebny na to, żeby zanalizować tekst, się zmniejsza. Kolejna sprawa, przed maturą tutaj Wam radzę,
pojąć różnicę między błędem rzeczowym a kardynalnym. Nagrałam na ten temat film, więc bardzo Was zachęcam do tego, żebyście sobie do niego zajrzeli, bo później po maturze, jeżeli Wam się zdarzy jakaś drobna pomyłka o charakterze rzeczowym, czyli z kategorii C, większość osób popada w panikę, albo no może nie większość, ale ja dostałam pytań, wiadomości, tysiące, nie przesadzam, na właśnie takie tematy. Czy jak ktoś napisał, że lalkę stworzył Bolesław Chrobry, a nie Bolesław Prus, to jest już wyzerowana praca, już koniec, już dramat. No nie jest. Wiadomo, że błąd jest w ogóle taki ciepły, słodki, ze stresu wynikający. No i właśnie to nam mówi o tym, że jeżeli to wynika ze stresu, to Wam całej matury nie przekreśli, bo to nie jest, to nie ma charakteru błędu kardynalnego. Oczywiście wiem, że istnieje zapis, który mówi, że w lekturach ogwiazdkowanych łatwiej o błąd kardynalny, ale o tym, jakie tam są wewnętrzne zależności, szerzej mówiłam w tym wspomnianym przeze mnie materiale, więc zachęcam Was do tego i właśnie proszę o spokój rocznik 2021 i o takie przygotowanie merytoryczne maturzystów 2022, żeby zaoszczędzić sobie stresu. Dobra, to teraz lecimy do matury rozszerzonej. Takie przemyślenie, które mam po tym egzaminie, nie wiem, czy się z nim zgodzicie, dajcie znać, brzmi tak. Ćwicz rozumienie tekstów teoretycznych równie często, jak ćwiczysz pisanie wypracowania. O co mi tutaj chodzi? Nie tylko liczbą napisanych wypracowań mierzcie swoje przygotowanie do tego egzaminu. Ważne jest, aby ćwiczyć obcowanie z takim specyficznym typem tekstu, jakim jest tekst mówiący o literaturze, teoretyczno-literacki, historyczno-literacki, jakikolwiek tego typu. To są specyficzne teksty. Nawet jeżeli nam się wydaje, że czujemy się komfortowo w ich towarzystwie, bo umiemy je rozpoznać, bo umiemy wskazać cechy takiego stylu, to pozostaje jeszcze inne pytanie. Czy umiemy ten tekst po prostu zrozumieć? No i jak możemy się przygotować do tego, żeby ten tekst rozumieć lepiej? Bo w roku 2021 w mojej ocenie tekst Błońskiego był tekstem trudnym, tekstem też niepowstałym jakoś w ostatnich latach, takim, którego należało przeczytać kilka razy. No więc, żeby to nam szło sprawniej, sięgamy po fragmenty z podręcznika oznaczone jako rozszerzone. No to truizm, jeśli ktoś jest na rozszerzeniu, ale ważne, jeżeli ktoś na nim nie jest. Sięgamy po eseje, tak z własnej woli, nawet nieczytane do końca z tysiącem notatek, ale czytamy sobie po 2, 3, 4 akapity. Zastanawiamy się, czy w ogóle rozumiemy, o czym mówi ten tekst. No i tutaj Miłosz, Szymborska, Herbert, Tokarczuk. No nazwiska takie, wiecie, bardzo znane, się mogą przydać. Dalej, piszemy parafrazy tekstów teoretycznych, czyli zrozumieliśmy coś, przeczytaliśmy, zrozumieliśmy, możemy to zapisać swoimi słowami, żeby mieć za sobą takie ćwiczenie polegające na określaniu problemu, określaniu stanowiska, żeby umieć to wyrazić właśnie własnymi słowami, rozmawiać z innymi o takich tekstach, no to też warto, bo to znowu sprawdzamy to nasze rozumienie. No i można też, a wręcz zachęcam, słuchać podcastów naukowych czy wykładów, które udostępniają uczelnie wyższe. I tutaj oczywiście będę zachęcać do zaznajomienia się z twórczością mojego uniwersytetu, czyli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. No i słuchajcie, jest podcast przez Wydział Filologii Polskiej Klasycznej produkowany, są wykłady przygotowujące dla maturzystów, właśnie raczej rozszerzonych, które można obejrzeć. To nie są materiały, nie chcę teraz niewłaściwie zabrzmieć, ale to nie są materiały w taki prosty sposób omawiające treści lektur. Nie tego się od nich oczekuje. Oczekuje się mówienia o kontekstach, oczekuje się stosowania naukowej frazy, oczekuje się elegancji językowej i też takiego intelektualnego sznytu, który jest potrzebny na maturze rozszerzonej i stąd może do Was przyjść. Robicie coś w domu, słuchacie sobie tego podcastu albo wykładu. To nie są jakoś super pomontowane filmy, ale ktoś tam w tle mówi, a Wy sobie wtedy działacie i te kompetencje zdobywacie. Także pozdrawiam uniwersytet. No i dalej. Liczy się czytanie tekstów spoza kanonu, ale również, a może bardziej, umiejętność pracy z trudnym tekstem. To po części jest to, co mówiłam wcześniej, ale tutaj jeszcze nie tylko o pisaniu rozprawek mowa, ale także o tym czytaniu spoza kanonu, bo czasami jest takie przekonanie, że tu trzeba się powoływać na książki nie wiadomo jakie. Pamiętacie? Ja mówiłam to w tych ostatnich radach związanych z maturą rozszerzoną, żeby ze spokojem, choć wiem, że ta konstrukcja nie należy do najbardziej poprawnych, móc odwołać się do lektur
gwiazdkowanych. I przecież Dziady część trzecia, Dziady część druga, czy Nieogwiazdkowana Dziady część czwarta, czy Kordian, czy Tango, to były przykłady doskonale pasujące do matury rozszerzonej 2021, czyli nie trzeba było nagle z siebie wydobyć nie wiadomo jakich lektur, znajomości nie wiadomo jakich tekstów literackich, choć tu wiadomo, że może być różnie w rozmaitych latach, ale tu się akurat ta zasada sprawdziła. Natomiast warto umieć pracować na trudnym tekście, czyli znowu wracamy do rozumienia, do tych umiejętności interpretacji tekstu trudnego, więc na to zwracam Waszą uwagę. I to, co jeszcze ważne, to żebyśmy nie oczekiwali, że tekst taki właśnie bazowy zrozumiemy po pierwszym czy drugim czytaniu. Nie wiem, czy jest się czym chwalić, ale ja czytałam ten tekst 5 razy, i zaznaczałam sobie w nim odpowiednie fragmenty i dopiero przy tym 5 zakapowałam tak w pełni, zupełnie, aha, przecież to można by powiedzieć dużo prostszym językiem, zazwyczaj tak jest, i dojść do podobnego wniosku. I nagle ten tekst przestał być taki straszny, ale na początku ta przestrzeń współistniejąca, w ogóle przestrzeń i dramat, Jezu, no to potrafi przerazić, więc tutaj spokój, praca wielokrotna z tekstem, czytanie tekstu wiele razy i dopiero jeżeli Wy teraz w fazie ćwiczeń przeczytacie tekst 5 razy i uznacie, że nie umiecie w ogóle niczego z nim zrobić, no to można stwierdzić, że aha, ten przykład, ta praca mi nie idzie. Natomiast w momencie, w którym my się poddajemy po pierwszym czy drugim czytaniu, no to nie bardzo bym do tego zachęcała, bo raczej pracujmy z tekstem bardziej wnikliwie i dłużej i wtedy sobie z nim poradzimy. Więc myślę, że to jest też ważne, żebyście się nie poddawali za szybko w tych ćwiczeniach. Na koniec chciałabym jeszcze raz podkreślić takie umiłowanie kanonu, czyli zachęcić Was do tego, żeby przy maturze rozszerzonej nie pomijać także tego bogactwa, które niesie ze sobą zwykły, normalny kanon lektur. Zobaczcie, jak zostały dobrane wiersze na maturze rozszerzonej, oczywiście mówię o interpretacji porównawczej. Mieliśmy Baczyńskiego i Szymborską. Czy te nazwiska zwalają nas z nóg? Założę się, że maturzyści, którzy pisali podstawę na temat tych dwóch postaci, umieją powiedzieć całkiem sporo. Te nazwiska nie przerażają. No i teraz, jeżeli ktoś sobie ten materiał z podstawy przypomniał, powtórzył, wiedział, że Szymborska to noblistka, wiedział, czym się charakteryzuje jej sposób pisania, mógł się wypowiedzieć o grach językowych, a znowuż Baczyński i jego biografia były dla niego jasne, również były dla niego jasne, no to tu możemy zbudować bardzo fajną, wybaczcie, pracę. Więc znowu chciałabym zwrócić Waszą uwagę na to, że rozszerzenie to oczywiście właśnie ta umiejętność pracy z tekstem, też coś spoza kanonu, ale również bardzo wnikliwa, ugruntowana, taka pewna znajomość podstaw, więc to bym chciała podkreślić. Kochani, raz jeszcze zachęcam Was do tego, żebyście dali znać w komentarzach, jak Wy oceniacie tę maturę, która była, jak zamierzacie się przygotowywać do tej, która będzie, które z omówionych przeze mnie kwestii odbieracie podobnie, na które patrzycie inaczej. Jeżeli ten film wniesie odrobinę inspiracji w Wasze naukowe życie, to dajcie mu koniecznie łapkę w górę, proszę, napiszcie komentarz, to bardzo pomoże. Pamiętajcie o notatkach do matury, kursach do matury, spotkajmy się na moim Instagramie, a teraz ściskam Was już tak trochę wakacyjnie i życzę miłego tygodnia. Pa, pa!